2 sierpnia bieżącego roku około godziny 15:10 policja została powiadomiona przez kierowcę jednośladu, że na ulicy Jaworowej w Libiążu ujawnił w masywie leśnym rozbity motocykl oraz mężczyznę, który nie dawał żadnych oznak życia. Na miejsce niezwłocznie udały się pogotowie, straż pożarna oraz policja. Niestety mężczyzna już nie żył. Nie jest wykluczone, że do wypadku mogło dojść kilka bądź kilkanaście godzin wcześniej. Okoliczności tego tragicznego wypadku, z tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz policjanci. Wstępnie ustalono, że kierowca motocykla jadąc ulicą Powstańców Styczniowych w Szanowie nie dostosował prędkości do warunków, jakie panowały na jezdni i na prawoskrętnym łuku drogi wypadł z niej, wjeżdżając do masywu leśnego. Też ze sporządzonej dokumentacji wynika, że przy mężczyźnie znaleziono dokumenty należące do osoby, której zaginięcie 1 sierpnia bieżącego roku zgłosiła rodzina w Libiążu. Zostało wszczęte w tej sprawie śledztwo. Policjanci pod nadzorem prokuratury w Chrzanowie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego wypadku.